Znalezienie odpowiedniej kancelarii do prowadzenia sprawy frankowej nie jest proste, zwłaszcza gdy zewsząd dopływają różne, niekiedy sprzeczne informacje i gdy tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć, by choć wstępną selekcję kancelarii przeprowadzić. Niektórzy frankowicze postanawiają rozpocząć poszukiwanie od przejrzenia rankingu kancelarii frankowych. W końcu taki ranking to chyba jedyne miejsce, w którym wskazanych jest kilkanaście kancelarii oferujących pomoc posiadaczom kredytów frankowych, zatem nie trzeba odpowiednich kancelarii szukać mozolnie przekopując internet. Korzystanie z rankingów jest więc niewątpliwie sporym ułatwieniem. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każdy ranking jest wiarygodny. Choć oczywiście jest kilka kwestii, których uwzględnienie powoduje, że dane ujawnione w rankingu będą bardziej przydatne przy wyborze kancelarii. Przede wszystkim zwróć uwagę, kiedy powstał ranking. Pierwszą kwestią, na którą powinieneś zwrócić uwagę, przeglądając rankingi kancelarii frankowych, jest data powstania rankingu. I choć może Cię to zdziwi, powinieneś poszukać takich rankingów, które powstały kilka lat temu, kiedy to sprawy frankowe nie były aż tak popularne jak obecnie. Twoim celem powinny być więc rankingi z lat 2015-17. W tym bowiem okresie niewiele kancelarii świadczyło pomoc kredytobiorcom, a linia orzecznicza w sprawach frankowych dopiero się kształtowała. Kancelarie, które już wtedy świadczyły usługi w zakresie kredytów frankowych, teraz mogą pochwalić się największym doświadczeniem w sporach z bankami. A co ciekawe, rankingi kancelarii z tamtego okresu tak naprawdę nie służyły do tego, by porównać kancelarie między sobą, ale przede wszystkim miały na celu wskazanie frankowiczom, które kancelarie świadczą pomoc prawną w tym zakresie i że w ogóle takie kancelarie istnieją. Tak naprawdę to właśnie dzięki tym pierwszym kancelariom, które podjęły się trudu prowadzenia spraw frankowych, doszliśmy do miejsca, w którym obecnie jesteśmy. A więc do momentu, w którym roszczenia kredytobiorców uznaje się za w pełni uzasadnione. Dlatego też najlepsze kancelarie frankowe to te, które od dawna są na rynku, bo zwyczajnie posiadają najbogatsze doświadczenie w sporach powstałych na tle kredytów frankowych. Gdy już uda Ci się znaleźć stosunkowo stare rankingi i ustalisz, które kancelarie działają od lat w sprawach frankowych, warto prześledzić losy każdej z tych kancelarii. Niezastąpionym źródłem informacji jest tutaj oczywiście internet, bo praktycznie każda kancelaria ma swoją stronę internetową. Bez problemu więc dowiesz się, czy dana kancelaria nadal sprawami frankowymi się zajmuje, a jeżeli tak, to możesz ustalić, jak obecnie sobie z bankami w sądach radzi. Przeglądając informacje na temat konkretnej kancelarii, warto zwrócić uwagę, czy kancelaria podaje sygnatury wygranych postępowań, bo wtedy bez większych trudności możesz takie orzeczenie zweryfikować przez portale sądowe i masz wówczas całkowitą pewność, że kancelaria nic nie ukrywa. Dodatkowo warto również zwrócić uwagę na to, jak szybko dana kancelaria uzyskuje korzystne dla kredytobiorców wyroki. Sprawne prowadzenie postępowań to znak, że kancelaria ma bardzo dobrze opracowaną strategię procesową w sprawach frankowych, a więc po prostu zna się na tych postępowaniach. Umiejętnie wykorzystując dane umieszczone w rankingu kancelarii, możesz więc dowiedzieć się szeregu przydatnych informacji, koniecznych do znalezienia dobrej kancelarii frankowej. Rankingi uwzględniają kancelarie prowadzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Kredytobiorcy, którzy do tej pory nie interesowali się zbytnio sprawami związanymi z zakwestionowaniem zawartej umowy kredytowej, na pewno będą zdziwieni faktem, że nie każda kancelaria uwzględniona w rankingu kancelarii frankowych jest kancelarią prowadzoną przez prawników. Mowa tutaj oczywiście o kancelariach, które są prowadzone w formie spółek kapitałowych, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Takie firmy nie mogą być prowadzone przez zawodowych pełnomocników, czyli adwokatów i radców prawnych. Zatem takie kancelarie są jedynie pośrednikami i znakomita większość frankowiczów jest zdania, że powinno się je omijać szerokim łukiem. Choć w swojej nazwie spółki te mają słowo kancelaria, to tak naprawdę są to ukierunkowane na zysk firmy, a kancelaria pojawia się tylko z uwagi na generalne utożsamianie tego słowa z działalnością prawników. W ten sposób dana spółka umacnia wiarygodność i zyskuje zaufanie potencjalnych klientów. Takie kancelarie firmy skupiają się tylko na tym, by jak najprościej i jak najszybciej zarobić, dlatego też często ich działalność pozostawia wiele do życzenia. Powszechnym sposobem działania takich spółek jest oferowanie prowadzenia postępowania za darmo albo za niską opłatę wstępną. Z rynku docierały informacje, że takie spółki w umowie często zawierają szereg niejasnych zapisów dotyczących rozliczenia, a premia za sukces, która stanowi wynagrodzenie kancelarii, jest ustalana na bardzo wysokim poziomie. Finalnie okazuje się więc, że usługa, która miała być tania, okazuje się znacznie droższa, niż gdyby kredytobiorca skorzystał z pomocy renomowanej kancelarii zajmującej się sprawami frankowymi. Wysokie wynagrodzenie kancelarii firm wynika w dużej mierze z tego, że jako pośrednicy muszą zapłacić handlowcom i pokryć inne wydatki związane z reklamą, by pozyskać jak największą liczbę klientów. Nie można oczywiście zapomnieć również o tym, że spółki chcą zarobić jak najwięcej. W takich kancelariach liczy się więc ilość, a nie jakość. Z takimi kancelariami często współpracują więc prawnicy, którzy nie są zbyt doświadczeni w sprawach frankowych, lecz są tańsi.
a dla spółki jest to duża oszczędność. Korzystając z usług pośrednika, kredytobiorca musi zdawać sobie sprawę, że w sądzie nie będzie reprezentować go prawomocnik kancelarii, z którym rozmawiał, ale prawnik z daną firmą współpracujący. Zatem kredytobiorca nie ma żadnego wpływu na wybór swojego pełnomocnika, w związku z czym nie może zweryfikować jego kompetencji i prawdopodobnie pozna go na chwilę przed pierwszą rozprawą w sprawie. Ponadto kredytobiorca zawiera umowę o obsługę prawną ze spółką, czyli z podmiotem, który nie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, który nie jest objęta obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i który nie jest zobowiązany do unikania konfliktów interesów. To wszystko powoduje więc, że tak naprawdę spółka może oferować pomoc kredytobiorcom oraz równolegle współpracować z bankami, a takie połączenie nigdy nie przyniesie korzyści kredytobiorcy. Te wszystkie ryzyka odpadają natomiast, gdy sprawa frankowa trafia do kancelarii prowadzonej bezpośrednio przez adwokatów lub radców prawnych. Profesjonalni pełnomocnicy mają bowiem obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem zasad kodeksu etyki, a jakiekolwiek naruszenia w tym zakresie mogą doprowadzić do wszczęcia wobec prawnika postępowania dyscyplinarnego. Nawiązanie współpracy bezpośrednio z adwokatem, radcą prawnym daje zatem kredytobiorcy pewność prawidłowego prowadzenia postępowania bez dodatkowych niespodzianek. Jak już wskazano, początkowo rankingi kancelarii tworzono jedynie po to, by wskazać, które kancelarie zajmują się pomocą frankowiczom. Jednak najnowsze rankingi odchodzą już od tej zasady i rzeczywiście kancelarie zaczęły być porównywane między sobą. Tworzenie rankingów w ten sposób oczywiście również może być bardzo przydatne dla frankowiczów, jednak pod warunkiem, że kryteria oceny kancelarii uwzględnione w rankingu są jasne i łatwe do zweryfikowania, a tak niestety zwykle nie jest. Dla kredytobiorcy niewartościowa jest bowiem informacja na temat liczby przegranych spraw frankowych przez dane kancelarie frankowe, jeżeli nie określono, z jakiego okresu postępowania są brane pod uwagę. Podobnie będzie z porównywaniem wygranych procesów z bankami. Czujność kredytobiorcy wzbudzić również powinny bardzo szczegółowe kryteria oceny. Wówczas istnieje duża szansa, że ranking został sporządzony na życzenie tego podmiotu, który znalazł się na jego pierwszym miejscu. A taki ranking nie jest wiarygodny i niczego tak naprawdę nie ukazuje. Przeglądając rankingi, szczególną uwagę należy więc zwracać na to, kiedy dany ranking powstał, jakie zawiera kryteria oceny oraz czy na ich podstawie możliwe jest dokonanie obiektywnego porównania kancelarii. Od rankingu kancelarii frankowych odróżnić natomiast należy wszelkiego rodzaju porównywarki ofert. W takich porównywarkach kredytobiorca nie znajdzie dobrych i sprawdzonych kancelarii frankowych prowadzonych przez adwokatów czy radców prawnych. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Zawodowi pełnomocnicy nie mogą uczestniczyć w takich porównaniach, gdyż zabrania im tego etyka wykonywania zawodu. Zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni związani są właściwymi kodeksami etyki. W porównywarkach znaleźć więc zwykle można oferty kancelarii prowadzonych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych lub ewentualnie prawników, którzy nie są zawodowymi pełnomocnikami, lecz prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług prawnych. Niestety zdarza się również, choć nie są to częste przypadki, że w porównywarce kredytobiorca znajdzie kancelarie adwokackie lub radców prawnych. Duża konkurencja na rynku prawniczym powoduje bowiem, że nie każda kancelaria dobrze sobie radzi. Więc by pozyskać klientów, również profesjonalni pełnomocnicy decydują się na taki desperacki wręcz krok i dają się porównać do kancelarii firm, które nie cieszą się dobrymi opiniami. Trudno powiedzieć, czy długofalowo takie działanie przyniesie więcej pożytku niż szkody dla takiej kancelarii. Kredytobiorca musi jednak zdawać sobie sprawę, że zarówno porównywarki, jak i rankingi mogą jedynie zasugerować, na jakie kancelarie należy zwrócić uwagę. Jednak nie mogą stanowić jedynego argumentu o nawiązaniu współpracy z daną kancelarią. Aby żadne istotne dla frankowiczów sprawy nie umknęły Państwa uwadze, zapraszam do odwiedzenia strony www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.